Co to było? Czemu on mnie bije? Czemu on mnie bije? Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku zabiliśmy sobie Alpha Rockwella. Niestety, słuchajcie, ja się przenosiłem tutaj z bazy, bo ja myślałem, że ja na powierzchni się będę musiał przenosić normalnie w terminalu, tak jak to na każdej innej mapie jest. I pomyślałem, a tam nie będę na powierzchni szedł, po co, kurde, jak mogę się tutaj przenieść, bez różnicy, nie? A tu się okazuje, że kurde, tutaj jest całkowicie inny terminal do przeniesienia się na bossa. No, ja o tym nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Żałuję troszeczkę, bo wtedy bym się przeniósł normalnie gdzieś tam na dole, gdzie to powinno się robić. No ale dobra, już trudno, słuchajcie. W dzisiejszym odcineczku zmienimy sobie mapeczkę. Już olać ta aberrację. Tutaj są te skórki, które dostaliśmy, ale szczerze, to jest tylko maska. No tak średnio bym powiedział. Czaszka. Papryka. To są skórki z Alpha Rockwella? No przecież skąd pomysł na takie skórki z Alpha Rockwella? God damn it. Dobra, nieważne. W dzisiejszym odcineczku przeniesiemy się na inną mapeczkę i słuchajcie, ja nie zabieram ze sobą kompletnie nic, biorę tylko ze sobą swoją postać. Na początku nie będziemy używać, raczej nie będziemy używać żadnych modów, tylko będziemy się starać używać normalnych struktur i rzeczy, nie będziemy używać tych takich dochowania i tak dalej, ale później, żeby było łatwiej, żeby było szybciej przede wszystkim, żeby oszczędzić troszeczkę czasu, to na pewno będę modów używał. No i słuchajcie, przenieśliśmy się na mapę Extinction. Wydaje mi się, że chcielibyście to zobaczyć. Wiem, że sporo osób pisało też o Genesis, ale do Genesis sobie pójdziemy, na Genesis w sensie pójdziemy sobie też prędzej czy później, nie musimy się też śpieszyć tak z tym. A wydaje mi się, że Tytany i tak dalej to jest też coś nowego, coś czego ja nie widziałem, coś czego jeszcze na moim kanale nie było, bo no, Tytanów jeszcze nie było, więc czas najwyższy, nie? Czas najwyższy, ja sobie gammę zmienię, bo to kurde bez sensu, teraz skasztaniłem całe ujęcie. Dobra, nieistotne. Weźmy się, o patrzcie, tu metal jest, ja tutaj zostaję na chwilę. Tutaj sobie wybudujemy naszą pierwszą klitkę, nie będziemy daleko szli. I to jest w sumie dobre, bo mniejsza szansa jest na to, że zginiemy. A będziemy przynajmniej przygotowani na wszystko, nie? Zobaczcie, jest całkiem sporo metalu tutaj jest. Fajna mapka. Będę miał okazję, słuchajcie, teraz ją pozwiedzać troszeczkę lepiej, bo ja już kiedyś byłem na tej mapie, ale ja tutaj się przenosiłem z rzeczami i tak dalej. Teraz bez rzeczy na pewno będę miał okazję troszeczkę lepiej to pozwiedzać i tak dalej. Czy ja mogę już kilo zrobić? Mogę, pięknie. Dobrze się składa, bo akurat mózgostrzep wypiłem. To nie mam wielu schematów, więc w sumie odblokować muszę od nowa schematy i tak dalej, więc w sumie spoko. zabawnie wyszło. Zrobimy sobie siekierkę, zrobię sobie moździerz, postawię sobie fundament jakiś, warsztat może mi się uda zrobić, ale chociaż nie, do tego piecyk będziemy musieli zrobić. Przede wszystkim łuk, strzały i tak dalej. Chociaż mamy tutaj metal, może bym przetopił troszeczkę więcej metalu i zrobiłbym od razu kuszę. Czemu nie? Leveli nie muszę wbijać, nie? Leveli wbijać nie muszę. No, leci jakiś zrzut. No, przez jakiś czas na pewno zrzutów robić nie będziemy. Bo do tego potrzebujemy dinozaury, do tego potrzebujemy rzeczy. Będę musiał upolować jakieś zwierzątko. I może ja bym sobie łuk od razu zrobił do tego. I chce mi się pić. O tym nie pomyślałem, bo szczerze mówiąc nie wiem, gdzie tu dostęp do wody będę miał, ale prawdopodobnie jak zejdę kawałek na dół, to będzie jakieś źródełko. Tam są w ogóle jakieś kryształy. Ciekawe, czy to są zwykłe kryształy, czy to są jakieś niebieskie kryształy albo coś. Ej, co to jest za robot? Ja wiem, w sensie ja wiem, co to jest za robot, tylko ja nie pamiętam, czy to jest agresywne, czy nie. I to jest, kurde, troszeczkę problem, bo ja sobie już tutaj fundament postawiłem.
Czy to było agresywne? Wydaje mi się, że to było agresywne, nie? Już kurde rzeczy mam, nie chcę tego stracić. No i pierwsze kłopoty się zaczęły. Pierwsze kurde kłopoty się zaczęły. Dobra, wiecie co, ja się przesunę troszeczkę. Kawałeczek dalej, tutaj mam jakiegoś z tego zaura mnie nie zje. Ja sobie zrobię nowy fundament po prostu. Kurde, no on tu idzie. Dziad jeden przeklęty, dopóki ja go będę miał w zasięgu ekranu, to on będzie się zbliżał do mnie cały czas, nie? Tu się wybuduje. Ej, tu jest kurde jeszcze jeden. Ej nie, dobra, wiecie co ja muszę zrobić? Ja muszę sprawdzić, kurde, czy to mnie zabije, nie? Bo jak ja będę przed tym uciekał, a się okaże... O kurde, mrówki. A ja się okaże, że to kurde nie jest wcale agresywne i ja będę przez pół odcinka uciekał... O, to się bije z Dilophosaurem, to na 100% jest agresywne. Ja pierdzielę, i to tutaj był najłatwiejszy spawn, że niby. Dobra, i miało być super, nie? Miało być łatwo i w ogóle miałem się zrespić i... A kurde, głupie mrówki! I miałem się zrespić I miałem szybko sobie wybudować wszystko, a tu zobaczcie ile kłopotów, cały czas jakieś roboty mi tu łażą. Muszę stąd iść, no. Myślałem, że nie będę musiał chodzić, a muszę iść, no. I Steambery potrzebuję zjeść. Weźmy trochę tego. God damn it. Steambery na pasek, o. Ja wiem, że ja gdzieś tutaj kiedyś bazę sobie jakąś wybudowałem. Nie będziemy tego używać, bo to też nie ma takiego dużego sensu, ale wiecie co, przejdę się tu kawałek, no. Tam mieliśmy metal, to jest w sumie to, nie? Tutaj kurde nie widzę nigdzie metalu. Ale musimy mieć dostęp do wody, więc to jest dość istotne, nie? Się okaże, że ten robot walczył z tym Dilophosaurem, bo ten Dilophosaur jest agresywny, nie? Tak pewnie będzie, nie? Tak pewnie będzie. O, tu jest terminal, zobaczcie. Te przystanki takie to są chyba terminale. Taki terminal kiedyś mi zjadł dinozaura, pamiętam. No, terminal. Można element tu craftować. Pył, o! Ciekawe. Dużo tutaj tego jest, zobaczcie, tutaj są trzy koło siebie takie stacje. A kurde, no czemu te mrówki mnie ten? God damn it. No i proszę bardzo, znalazłem źródło wody. Znalazłem źródło wody. Fontannę, kurde. Tam jest chyba metal. To dobrze się składa. Tu chyba metal, czekajcie. Czy przypadkiem metalu nie można... O nie, z tego nie można metalu. Kryształ i pył elementowy. Chciałbym mieć w miarę blisko metal. Bym nie musiał daleko chodzić na początku. Później wiadomo, mogę się wybudować w innym miejscu. No ale jak już wybieram miejscówkę... No nie, no tutaj będzie najlepiej moim zdaniem. Dobra, i zgubiłem tą fontannę i chcę mi się pić. Dobra, znalazłem. Kurde, tam roboty biegają. Wezmę sobie trochę tego metalu i biegnę dalej, słuchajcie. Pewnie zginę, słuchajcie, przez to, że tak biegam. Zamiast wziąć i wybudować je tak, jak miałem w planach to na początku. Ale stwierdziłem, że jak już biegam, to kurde... Ej, to mnie nie atakuje. Chyba. Nie chcę bliżej podejść, boję się trochę bliżej podejść. No ale jest szansa, że mnie to nie atakuje. Kurde, i trzeba było się tam wybudować na początku, nie? Dobra, i zaryzykuję. Nie atakuje mnie to. Egzekutor dziki. No dobra, i dobrze wiedzieć, ile ja tego metalu będę potrzebował. Trochę na pewno. Dobra, ale fajnie, że mam dostęp do wody tutaj, ale kurde, boli mnie fakt, że tutaj tak mało tego metalu jest, bo tylko jedną skałkę tutaj widziałem. Wiem już, że te roboty mnie nie atakują. Nie jestem pewny jak te drugie roboty i tutaj widziałem też takie latające roboty, więc nie jestem pewny co do nich. Co to jest za kula wielka tutaj? Co to jest? To nie jest przypadkiem ten robot zniszczony? Zniknął. Ach, mrówki go zeżarły, ja chciałem go z ten. Chciałem go skopać. O, patrzcie. Megaterium mi pomoże z tymi, z mrówkami, ale kurde, nie możemy się dać uderzyć, bo on mnie one-shotuje. Kurde, nie widzę na dole tam żadnego metalu, ale szczerze.
Chyba upoluję coś. Mam ten łuk, nie? Upolujemy coś. Ja zrobię sobie spadochron i ja tam zeskoczę na dół. To jest chyba najlepsze rozwiązanie, słuchajcie. A jak tam nie będzie metalu, to... to nie wiem. O, ten dron tu jest. Dobra, musimy się pośpieszyć. Aha. Aha. Trzeba było bole zrobić. O, i mrówki mi oblazły. Pomóż mi, dronie. Pomóż mi. Głupi dron, nie chce mi pomóc. Nie mogę tu umrzeć. Nie umrę tu. Zostaw mnie. Zmęczony jestem, zostaw mnie. God damn it. Nie mam engramu na ten. Ej, on nie chce odpuścić. On nie chce odpuścić. Zostaw mnie, no, żeż kurde. No patrzcie, on jest szybszy ode mnie. Dobra, ignoruję go. Nie ma mnie tu. Ej, mam spadochron odblokowany. Lecimy. I rozglądamy się. Zgubiłem go. Rozglądamy się za metalem. O, tu pode mną jest skałka z metalem. Okej, okej, ale to jest tylko jedna skałka z metalem. I tylko tyle. Jedna skałka z metalem. Czy tam jest jeszcze jedna? Tu jest chyba jeszcze jedna. Dajcie mi jeszcze jedną. Jeszcze jedną skałeczkę mi dajcie. O, o. Ej, ja nie chcę tu wylądować. Ej, ej, ej. O, można skręcać. Ja nie wiedziałem, że można skręcać. Obrońcy tu są. Co do tych jeszcze nie jestem pewny, czy atakują, czy nie. Jak na razie jednego robota sprawdziliśmy, to wystarczy. Możemy napić wodzionki. Dobra, ej, trochę tu ciemno. Bo sporo tu cienia, ale kurde, ej, zobaczcie jak ładnie to wygląda. Ja chcę się tutaj wybudować. Chociaż pewnie i tak zaraz mnie coś stąd przegoni. Tutaj mamy metal, dość blisko. Jedną skałkę co prawda, ale jest. Mamy piękny wodospad, źródełko ładne. No i taką oazę. Ej, elegancko, nie? Budujemy się tu, kurde, budujemy się tu. Dobra, słuchajcie, możemy spyglassa zrobić, ale może nie będę na razie używał spyglassa z moda. Bo mi wszyscy ludzie mówią, że... no, jak mody używam, to pewnie teraz bez spyglassa nie daję rady. No, to pokażę wam, pokażę wam. I zauważyłem, zobaczcie, tutaj jest skałka jedna z metalem i tutaj na górce jest druga skałka z metalem, także spoko. Nawet fajne miejsce, nawet fajne miejsce. Wiadomo, że później będziemy musieli latać za metalem, ale to wiadomo, to zawsze trzeba latać za metalem, nie? Zawsze trzeba za metalem latać. Dobra. Troszeczkę, wiadomo, metalu muszę przetopić, zrobię sobie warsztat, zrobię sobie podstawowe metalowe narzędzia i metalowy pancerz, kuszę i zatrute strzałki. No i słuchajcie, wyruszymy coś oswoić, nie? Wyruszymy coś oswoić. Potrzebujemy coś latającego, może na początek pterasa. Nie jestem pewny, czy będziemy w stanie tutaj znaleźć argentę w tym miejscu, czy nie będziemy musieli polecieć w góry. A do tego będziemy musieli mieć latacza, nie? Do tego jednak latacza będziemy potrzebowali. Wiecie co? Muszę powiedzieć, że na początku może być problem z zepsutym mięsem. Ja muszę coś upolować, bo ja nie mam skór chyba, żeby zrobić piwór. Łóżka tym bardziej zrobić nie będę mógł. Więc muszę jakiegoś dinozaura upolować, a ja mam kurde 20 HP, nie? Jak on mnie raz ugryzie, to kurde kaplica, nie? Nie, no może dwa razy, może ze trzy razy bym musiał, chociaż nie mam pancerza, nie? Jakby mnie ze dwa razy ugryzł, złamałbym nogę i bym przed nim nie uciekł, nie? A to tylko żółw. Dobra, karbonem jest zabity. Wiecie co, ja sprawdzę, czy ja mogę toporek wykraftować metalowy, bo więcej skór pozbieram wtedy, nie? A ja mam metalowy toporek, tylko zapomniałem zabrać. No oczywiście, kurde. Dobra, słuchajcie, kraftuję 28 strzałek. Myślę, że na jakiegoś pterasa wystarczy. Ja na jakieś takie podstawowe dinozaury myślę, że wystarczy. Dużo tych strzałek w sumie nie powinienem potrzebować. No najważniejszy wydaje mi się na początek latacz jakiś będzie. Żeby już tu się zacząć przemieszczać. Chociaż kurde, z drugiej strony jakbym zaczął biegać, to też nie byłoby źle, nie? Zobaczymy, co znajdziemy.
Mam łóżko tutaj. Mniej więcej wiem, gdzie to jest na mapie. Tu zresztą mogę wam pokazać. O, proszę bardzo. Fajna miejscówka nawet. No dobra. Idę szukać jakiegoś dinka do oswojenia. Czy ja tutaj już zmieniłem sobie strzałki? Nie, jeszcze sobie nie zmieniłem strzałek. Ja sobie już zmienię strzałki. Mam 4 bole, powinno wystarczyć na jakieś oswajanie. Nie wziąłem sobie tylko żadnego siodła. No ale w sumie z drugiej strony to ja też nie wiem, co ja oswoję, nie? Zrobiłem sobie skórzany pancerz. Pomyślałem, że metalowy to może za wcześnie, żeby zrobić. Żeby tak symulować troszeczkę początek gry. Skór byśmy mogli troszeczkę pozbierać. No jest teoretycznie parazaur. Fajnie by było w sumie parazaura oswoić. On się przestraszył. Archeopteryx, już myślałem, że to mikroraptor był. I już myślałem, że mnie zeżre. 45 level, parazaur. No przydałby się do zbierania narkoberek, bo zbieranie narkoberek to jest duży problem. Zrobiłem sobie już mięsko, a narkoberki, kurde, problem był, miałem z narkoberkami. O kurde, tu ptaki latają. Ja myślałem, że tu, kurde, te ptaki przeklęte nie latają na tej mapie. A tu proszę bardzo, kurde, jak mi załatwili. Dobra, wiecie co, ja sobie wezmę tego parazaura na szybko. Zawsze jakieś tam, kurde, kilka berek zbierze. Później i tak coś lepszego sobie oswoję, nie? Te jajka to się wymienia na skórki, czy te jajka to się jakoś otwiera? Crack open. O co tu chodzi? Crack open. Ja z tego coś mam dostać, czy o co chodzi? Czekajcie, weźmy tego więcej. Czy ja jestem w stanie jakieś schematy z tego wyciągnąć? Chibi Carkinos. Może chibi pety po prostu z tego wypadają. Ciekawe. Kiedyś miałem farmę tych jajek, a nigdy nie wiedziałem w sumie, że ten, że to się w ten sposób otwiera. Ciekawy jestem, czy można ten, czy można jakieś skórki z tego zdobyć, albo schematy jakieś. Chibi Shinehorn, mój ulubiony dinozaur. Miałem kiedyś takiego. To jest mój ulubiony dinek. I teraz mam takiego chibi peta. Super, idziemy. Wystarczy zbierania jajeczek. Ej, ale super podłoga, patrzcie. I źródło wody z jaj. Jak ja bym sobie to zabudował? I bym miał przeszklony dach. Wody bym się mógł napić w bazie normalnie. Ej, ale kozackie. O, raptor. 25 level, szkoda trochę. I patrzcie, tu nawet metal jest. Gdzie to jest? Co to za miejsce? No kawałeczek od mojej bazy. To w ogóle całe bym mógł zabudować. Tutaj bym musiał dobudować sufity. No ale tu jakąś bramę, tam jakąś bramę, tam jakąś bramę. I gotowa baza, nie? I gotowa baza. No wiadomo, te kamienie, drzewa, wszystko zniknie. Zrobiłoby się tu miejsce. Ej, zastanowię się nad tym. Możecie dać znać w komentarzach, co myślicie o tym miejscu na bazę. Pokazuję jeszcze raz mapkę. Dobra, a tymczasem idę zobaczyć jakiegoś latacza, muszę oswoić. Jakby... O kurde, uciekam stąd. Jakby ten raptor miał wyższy poziom, to może bym się skusił, słuchajcie, na raptora i pobiegałbym na początku raptorem. Ale że 25 level ma, no to troszeczkę bez sensu. O, teraz jakiś. 15 level. O kurde, kręci się ten robot. Problem na oficjalnych mapach jest, słuchajcie, też taki, że levely dinozaurów są niskie, nie? O, się przestraszyłem mojego koziołka. Ja pierdziu, już myślałem, że coś mnie zrzuci na dół. Dobra, no ale latają tu jakieś pterki, więc... Pająki i te. I skorpiony. Ej, leci na mnie. Bardzo niedobrze to wygląda, bardzo niedobrze to wygląda. Ciekawy jestem strasznie tych dronów, co to robi. Latał za mną i mnie wkurzał tylko. Ej, ale zobaczcie, to się nawet nie podświetla na tym, na spyglassie. Ciekawe, co to kurde jest. Ej, dobra. Muszę chyba latacza znaleźć. Chyba coś zjadło mojego parazaura. Czemu on zniknął? Oh, goddammit. Co to było?
Czemu on mnie bije? Czemu on mnie bije? Dlaczego to robisz? Co się mu nie spodobało? No i wziąłem, umarłem. Co się stało? Przecież wcześniej mnie nie atakował taki. Czy to dlatego, że zaatakowałem parazaura, bo chciałem oswoić parazaura? Idę, podchodzę do niego, zobaczmy, co on to robi, kurde. No. Ej, na to wygląda. One się wkurzają chyba jak ten. Jak bijemy przy nich dzikie dinozaury. Bardzo niedobrze. Co to wypadło? A, to wypadło, ja wyrzuciłem. Bardzo niedobrze, kurde. No bo jak ja mam dinozaury oswajać? Parazaura mi coś zeżarło. Kolejnego parazaura mi pająki zeżarły, teraz chciałem oswoić. Ja pierdziu, no co jest? Jeszcze mnie egzekutor zabił. A chciałem nie zginąć dzisiaj, no. A chciałem, kurde, dzisiaj nie zginąć. No i co? I wyszło jak zwykle, no. Wyszło jak zwykle. Ej, tu jest dużo metalu. Ja pierdziu, ile tu jest metalu. Biegnie na mnie. Jeden tylko jest. Jaki masz level? 20, kurde, 5. Ja nie mam mięsa. Dobra, ej, ty miałeś kolegę tutaj, nie? Przepraszam. Teraz się zastanówmy, gdzie jest jego kolega? Czy jego kolega żyje w ogóle, tego raptora oczywiście? Parazaur na 90. Ale muszę mejobery znowu zbierać. O, ja pierdziu! Co mi za... I akurat mi mejobery musiał zabrać! Skurczybyk jeden, no przeklęty ptak! I jeszcze mrówki przeklęte, no odrzepcie się! No musiał! Musiał mejobery ukraść! Pierdziele, prawie go zabiłem chyba. Dobra, słuchajcie, brakuje mi troszeczkę drewna na siodło na parazaura. Zrobię sobie siodło na parazaura, pojeździmy trochę na parazaurze. Zaraz się oswoi, będziemy mogli pojeździć. Nie jestem pewny, czy parazaur jest szybszy ode mnie. Co ty robisz? O, to tu jest może ten... ten raptor, którego ja szukałem. Ale co on tam robi? I kurde, patrzcie, tam ankylosaurus normalnie. Tam jest jeden ankylo, nie? Jeden ankylo. Zobaczcie, jaką sieczkę zrobił z tymi gośćmi. 135 level. Ej. On go naklepie. Naklepał go. Normalnie czat ankylo. Tylko że on już jest nie do oswojenia, nie? Bo on się nigdy nie uleczy. Ale ładnie go naklepał, kurde, trzech robotów naklepał. Kozak ten. Kozak ankylo normalnie, kozak ankylo. Dobra, czy my tu pterki znajdziemy? Czyli miałem, kurde, rację, tylko te corrupted chyba będą mnie atakować. Corrupted pteranodon. No on będzie mnie atakował. No bo to są takie agresywne te corrupted, o nie. Kurde, to gdzie ja mam pterka oswoić? Czekajcie, ja tu poniszczę wszystko, żeby wbić jeszcze trochę leveli. Co to jest? Niebieski skrystalizowany sok. Ej, on leci do mnie! Zostaw mnie. Aha. Chyba się zaczął kręcić, ale uderzył w ścianę. I poleciał za czymś innym. Dobra, ej, ale ograłem go. Nie wiem, kurde, co z tym Corrupted Wood. Dobra, na razie to mi nie jest potrzebne. Mejobery sobie zostawię i narkobery sobie zostawię. Szczerze nie wiem, czy jest sens takiego pterka oswajać w ogóle. Ale wiecie co? No oswoję sobie tego na 15. A wiecie dlaczego? No może jest mały level, nie? W ogóle ja nie wiem, czy ja go oswoję. Nie zmieniłem se strzał. No ja go nie chciałem oswajać. Bez sensu troszkę, bo ten, mało energii by miał, musiałbym lądować cały czas, nie?
No ale w sumie z drugiej strony spoko by było, bo ten, no bo już bym z powietrza mógł coś obserwować. Parazaurem chłop jeździ, kurde. Parazaurem chłop jeździ. Ej, ale w ogóle na całej mapie są, powinny być pterki, nie? Tak według spawn mapki, a nie ma, kurde, jednego pterka widziałem, nie? No tak trochę średnio bym powiedział. O, kolejny pterek, tylko ten jest corrupted, nie? Ciekawe co tam lata dużego takiego, widzicie? Gdzieś ogon tam było widać. Wyląduj tu. Zapraszam. Zapraszam, zapraszam. Nie, gdzie ty lecisz? Chłopie, gdzie ty lecisz? Megalozaury tam są na dole. Dopóki nocy nie będzie, to one mnie nie zaatakują. No ale one prawdopodobnie zaraz, kurde, się na mnie rzucą, nie? Zrobię sobie spadochron. W razie czego. Nie no, ale żeby chłop oswajał na 25 levelu pterka, no to już naprawdę. Nieważne jaki level. Ważne, że pterek. Tylko kurde, patrzcie co ten teraz robi, nie? Koprozuchus tu jest. O, o. O, o. Czemu ten parazaur, kurde, jest taki wolny? Oho. Rip. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje. Jestem w skale, kurde. Nie mogę strzelać. Nie mogłem nic zrobić. Jak byłem w skale, nie mogłem, kurde, nawet strzelić. Ach. No i tak się skończyła nasza przygoda, nie? Nie mamy ani parazaura, ani pterka. Fatalnie, bo strasznie mało tych dinozaurów, mam wrażenie. Pterka, no to mówię, ja dwie sztuki zobaczyłem, tak naprawdę, na całą mapę, którą zwiedziłem, nie? No szkoda trochę, że tak się kończy nasza przygoda, ale w następnym odcinku nam się uda. Słuchajcie, bo to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!